Boka, boka! Hejka, słodziaki! A dzisiaj... Toka boka! Kosmiczna. Ale moment! Najpierw muszę się troszeczkę do niej przygotować. Okej, przygotowana już jestem. W takim razie przejdźmy do naszej toki! Dzisiaj zademonstrujemy wieczorną rutynę muffinki, o którą prosiliście mnie w komentarzach. Pod poranną rutynę muffinki, która wyświetla wam się w proponowanych... Co więcej, rutyna ta odbędzie się w naszym najnowszym apartamencie. Luksusowym modern maison. Mansion. Nie wiem, czy to się czyta po francusku, czy po angielsku. W każdym razie w luksusowym apartamencie, którego kupiliśmy na ostatnim odcinku. Również zagości tam Kitę, także koniecznie oglądajcie. Ale najpierw, jeśli jakiś zabłąkany słodziak mnie jeszcze nie subskrybuje, ma teraz czas nadrobić. Jeśli macie kolejne pomysły na odcinki z naszą firką, toka boka, koniecznie mi teraz napiszcie. Jestem wdzięczna za wszystkie pomysły, za wszystkie komentarze i za wszystkie kciuki w górę. Ale co tu dużo mówić? Przejdźmy do naszej toki! A więc zapraszam was serdecznie do wieczornej rutyny muffinki. Toka boka! Hejka wszystkim, zapraszam was serdecznie na moją wieczorną rutynę. Każdego wieczoru trzeba zrobić zakupy, żeby mieć co jeść na śniadanko. Dlatego pierwsze co, to idziemy sobie z naszego luksusowego apartamentu, oczywiście z kartą kredytową, w końcu za coś trzeba kupić te zakupy. I oczywiście zamykamy dom, włączamy alarm, żeby nikt mi się tu nie wkradł. I idziemy na zakupy! Whee! W drogę! Zanim zostanie nas noc, a więc nasze słoneczko w okularach, trochę creepy wygląda, wita nas w tym sklepiku! A więc biorę już sobie koszyczek, w którym zapakuję wszystkie zakupy. I tak, co będzie mi potrzebne? Na pewno jakąś kolację trzeba będzie zrobić. Taco, pizza... Ja chcę zapiekanki! Gdzie ty masz zapiekanki? No nie wiem, zrób mi zapiekanki! A odwiedzić zawsze nas wieczorem Kitek, więc w sumie trzeba jakieś jedzonko dla niego wziąć. Wezmę ci pizzę. Tylko to jest jakaś taka do it yourself. Wezmę to jabłuszko. Taco się nie mieści do tej torebki. No nic, to wezmę na wieczór taką pizzę. Papieru toaletowego nie potrzebujemy, bo jak dobrze pamiętacie, mój papier toaletowy wygląda jak banknoty. Albo jest banknotami. Czekoladowe mleczko? Czy to jest czekoladowe mleczko? Chyba tak. Kocham czekoladowe mleczko. Napiszcie mi koniecznie, jaki smak mleka lubicie najbardziej. Ja w podstawówce zawsze miałam do wyboru i wybierałam waniliowe, ale czekoladowe też pycha. Co jeszcze mogę kupić? Ponieważ mam pieniążki, bo się dorobiłam z mojej cukierni, to mogę je sprytnie wykorzystać na coś fajnego. Zabawek, laptop. Czy jest mi coś z tych rzeczy potrzebne? O, tu może zapakować prezent. Ale ja już urodzinki miałam, więc zapakowanie prezentu mi jest niepotrzebne. To nie, to póki co mam wszystko. Czyli przyszłam po mleko czekoladowe i pizzę. No nieważne. Na wieczorek widmowy! A skoro już jestem na zakupach, zajrzę jeszcze na szybko do centrum handlowego, bo dopiero się wprowadziłam i połowy rzeczy nie mam. Tutaj są ciuszki, co prawda już połowę ostatnio stąd zabrałam, ale teraz do mojego domku będzie na pewno mi pasować nowa torebka. O, taka jak ta. Piękna torebka o torebce. Jestem genialna. A z ciuszków to chyba wszystko fajne już stąd wzięłam. Wieczorem również muszę na szybko skoczyć do fryzjera, żeby ogarnąć moją fryzurkę, żeby każdego ranka była piękna. Jestem tutaj już stałą klientką. Hejka wszystkim! Co to tutaj robi? No nieważne. Zaczekają na mnie moje zakupki. Tutaj zostawiam je w poczekalni. I idę umyć włoski. Troszeczkę wody mi się tu przyda, żeby nie pomylić szamponu z farbą do włosów. Mam różę, nawet dostałam różę jako stała klientka. Ale odstaw te nożyczki, nie będziesz obcinał mojej muffinki. Muszę umyć jej włoski. Wiadrem z wodą. Ciu! Nie działa. Nie działa. Mam tu lokówkę. Chyba gorącą lokówkę włożyłam do... Do wody? Na szczotkę. Szczotkę się da. No nic, uczesana, zakupy zrobione. To teraz zabieram je ze sobą, żeby nie zapomnieć. O, chcę taką świeczkę w mieszkanku. Moją różę, pizza dla mnie i idę. Pa! Dziękuję za obsługę. Do apartamentu. I już jestem w domku. Wszędzie dobrze, ale w nowoczesnym apartamencie najlepiej. Może być wyłączyła alarm. Wyłączyłam nosorki, zapomniałam. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam, wybaczcie. A kupiłaś jakieś gry? Nie. No to jak ma Kitek wpaść pograć na konsoli? Przecież my nie mieliśmy grać, tylko oglądać filmy. No to czy kupiłaś jakieś filmy? Mam telewizor. Na pewno coś będzie fajnego lecieć. Szary ekran. Dokładnie, mrówki. Pizzę na razie odłożę do lodówki. Później ją przyrządzę. Najpierw zostawię zakupki. Moją kolejną różę do kolekcji. Pamiętajcie, ta jest z drukarki 3D. Właśnie, użyj drukarki 3D. Zobaczymy, co teraz stworzy. Okej, okay. Wieczuszka. Rozpakowuję zakupki. Leczko. Torebka utknęła w torebce, także zostaje tutaj. Natomiast ja idę szybko nakarmić mojego psiaka karmą, której nie kupiłam. Ale nic straconego! Widziałam ją gdzieś tutaj.
Tak więc jedzenie dla mojego psiaczka. Koniecznie mi napiszcie, czy również macie swojego psiaka w Toka Boka. Sobie smacznie spał, ale go obudziłam, ponieważ jest czas na jedzonko. Ops. Dobra, skoro to już mam ogarnięte, szybciutko napiję się tego pysznego mleczka czekoladowego. Ciu. Pizza poczekała na Kitka, bo Kitek zaraz przychodzi do nas. Ale było dobre do zmywarki. Zamykamy zmywarkę i włączamy. Czemu ja gaz zostawiłam włączony? O matko, jakie to było nieodpowiedzialne. Przepraszam. Na szczęście się nic nie stało mojemu luksusowemu apartamentikowi. Kupiłam nam tą mrożoną sałatę, kapustę. Możemy ją spróbować, jak przyjdziesz. Szampan. Szampan kapuściany. No, udajmy, że tak. No nic, idę szybko na dół, żeby powitać Kitka. Chyba przyszedł. Kitek chyba przyszedł. Kitek, jesteś tu? Hejka! Cześć! Co ty masz taki dziwny głos? A czemu nie? Piszczałkę pomknąłeś? Po prostu! Miałem balona z Helem! O, okej. Okay. No nic. Cześć, Kitek. Fajnie, że mnie znowu odwiedziłeś. Zapraszam cię do naszej wspólnej wieczornej rutynki. Ale mieliśmy pooglądać coś. No idziemy oglądać. I pobawisz się zaraz drukarką 3D. O nie. No i gdzie masz te gry? Czekaj. Gdzie masz te filmy? Ja się pytam. O nie. Jak nieodpowiedzialnie. Dobrze, że ja przyniosłem swoje. No dobra, Kitek. Uratowałeś sytuację. To jednak zagramy, ale padów nie mamy. Oj, oj, oj. To jest film o wyścigówkach. A, okej. Okay. Auta 2. Okej, tak myślałam. Zygzak McQueen! Ja chcę być z Gretkiem. Nie, jak z Gretkiem? Jak? Z Łomkiem! Z Gretek! Chcę być z Łomkiem! Harry Potter! Harry Potter to masz w filmiku, który wyślę dla ciebie proponowany. Ja sobie będę oglądać dalej, tyłem do telewizora. Ja chcę się pobawić! A ty się pobaw drukarką 3D. Ale moja szczoteczka, o nie! Bo ja chciałam szczoteczkę stąd wyjąć. Muszę ją zabrać do łazienki. A łazienkę mam tutaj. Przyda się na wieczorne mycie ząbków. Ciekawe, co teraz powstanie. Kubka. Złota kubka. Ja nie wierzę. I taka sama była przecież na plaży chyba, w tym skarbie. Właśnie, przyszedłem po moje złoto. Ej, co tu robi złoty banan? On też się wydrukował? Da się go zjeść? Próbujesz? No dawaj. Zdejmij sobie okulary, jesteś w domu. Zdejmij okulary. Bez nich nic nie widzę. Ej, nie da się go zjeść. No? Aniu, oddaj mi okulary. Nie oddam ci. Ja nic nie widzę. Nie da się zjeść tylko banana, to jest pancerny banan. On jest z drukarki 3D, czyli jest z plastiku. Plastikowy banan. Co on zrobi z tą kubką? Daj piesku. Okej. Okay. Pójdź jeszcze raz. Teraz stworzę coś lepszego. Nie, to jest koniczynka. Masz koniczynkę. Żebym miał szczęście. Ciekawe, od czego to jest zależne. Czy wiecie może? Może to ileś trzeba... A nie, jednak... Co to jest? To jest ludzik? To jest serce! A widzisz, jak romantycznie? Znaczy w sumie jest urocze, ja lubię taki kształt, ale no kurczę. Prawdziwe ludzkie serce. A ja myślałam, że to jest taki ludzik w kanapce. W kanapce? No! To ja idę kubkę odłożyć do mojego pieska, a ty się rozgoś, Kitek, dobra? I nadal nie umiem odkurzać tym odkurzaczem. Kiedyś powiedziałam, bo wiedziałam, że to jest Stefanek i już niech ten odkurzacz zostanie Stefankiem, ale u mnie w domu się nazywa Maciuś. Stefanek to jest ten stojący. Na górę! W takim razie szybko odłożymy moje drugie okulary, bo tamte były wydrukowane drukarką 3D. Tu już mam drugie do kompletu. A moją kubkę odłożę do pieska. No nic, Kitek teraz ogląda telewizję, to przyniosę nam przekąski. Czyli pizzę. I lody. O, moja zmywarka już wyprała. Ale super. Później zaproszę Kitka tutaj na tego szampano-kapustę. Szampano-kapusta? Co to jest? Się okaże. Kitek, mam jedzenie! Dawaj, Amciu! Chcesz pizzę pewnie? Tak. Myślałam, trzymaj. Ale w zamian za koniczynkę. No dobra. A ja mam loda w rożku. Ło, smacznego, Kitek. Dzięki. Jak cute. Wyłączamy telewizję i idziemy na górę, Kitek, napić się tej szampana czegoś. Okay. To jest sok z kapusty. No, koniczynkę na razie odstawię. A nic, spróbuję to rozlać na nasze kubeczki. A nie, no to do kieliszka. Zobaczymy, czy to się w ogóle da pić. Ty dostaniesz do kubka, ja dostanę do kieliszka. No to może chce się nalać. O, nalał się? Nalało się! O matko, jakie to jest dziwne. Wytestuję pierwszy. Ja się boję. Może ci się zmieni coś na zielono, nie? Nie? No i wszystko okej. Okay. Chyba. Twoje imię nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy to ze smakiem wypiłeś. Teraz twoja kolej. I nic się nie stało. Żyjemy! Dobra, Kitek, noc już zapadła, pora na ciebie. Może kiedyś zrobimy tutaj... O nie, oświetlenia tu nie dałam. Zrobimy piżamową imprezę, tak? No bardziej chodziło mi o grilla. I piżamową imprezę na grillu. Co ty na to? No nic, widzisz, Kitek, jest już tak ciemno, że musisz... się zepsuło. No, musisz iść do domu. O! Działa. Dobrze, że winda działa. No to co, ja już lecę. No, pa, Kitek, dziękuję za odwiedziny. Cześć, Mufinka. Do jutra. Okej, skoro zostaję sama, muszę pozamykać wszystkie drzwi, żeby czuć się tu bezpiecznie.
pozapalać wszystkie lampki. Włącz alarm. No nie, bo jestem w domu. Teraz szybko idę wziąć prysznic. O, cały czas miałam wodę włączoną. Jaka strata, no trudno. Wezmę prysznic. I jeszcze muszę umyć się dokładnie. I dobra, szybko suszę włoski. Myję ząbki moją szczoteczką z drukarki 3D. Okej, zakręcamy wodę, żeby już więcej się nie zmarnowało. Gasimy światełko i idziemy przebrać się w piżamki. Ząbki już umyte, ja również jestem umyta. Mojego psiaka kładę już do łóżeczka, żeby sobie grzecznie spał. A ja idę przebrać się w piżamki. Wieszę mój strój i poczytam sobie książkę, ale już w łóżeczku. Nie, zasnęła. O, proszę bardzo, paczek słodko. Jak już zaczęłam zasypiać przy książce, zgaszam światło i życzę Wam dobrego dnia albo dobrej nocki. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną w mojej wieczornej rutynie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji. Dzwoneczkiem. Psi, psi, psi. Mam nadzieję, że wieczorna rutyna naszej muffinki Wam się podobała. Była dosyć luksusowa. Koniecznie pamiętajcie o kciuku w górze, bo każdy oddzielnie doceniam. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!